Zajebiście, ładnie. Just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics ain't used to. Victorious, 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 victorious. Time for innovation, time to be creative. Yo, 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 Kuba z tej strony, witam was z prosto z Amsterdamu. Właśnie mnie odwiedził mój kolega Marek, z którym się poznałem, moi drodzy, jakieś 2 lata temu. 5. 5 lat temu, także szykuje się fajny dzień. Zobaczymy, czy nas wpuszczą na moją byłą siłownię, bo już mi się karnet skończył. Jeśli nas tam nie wpuszczą, pójdziemy na drążki. Pokażemy wam jeszcze jakieś fajne miejsca z Amsterdamu. Także szykuje się fajny vlog. Stay tuned, subscribe the channel. Lecimy. Critics hating, flattered by your opinions. To show you I'll just embrace it. Now watch a worldly sunrise up. No daylight savers, go nuts when I have to. Glaze bet my sound in this beast on the house that we dreaming. Watch me way back up in the castle, my thoughts are distorted. Cause I recall guys were hating uncommonly. All of them became common denominators. Hold up. Try to overlook a rival. All eyes on me cause I got no competition. Coś, co mi generalnie ratuje tu w Amsterdamie, po prostu życie, to są toalety publiczne. Nie wiem, czy to jest normalne w innych miastach, ale tutaj w Amsterdamie mamy je rozłożone po całym mieście. Także tym miłym akcentem lecimy dalej do sklepu, kupimy sobie coś do jedzenia przed naszym treningiem. Zrobimy siłownię, po prostu make it happen. Dbamy o formę i tyle. Jesteśmy w sklepie, jeszcze tylko specyficznie przed siłownią. Coś szybkiego, coś lekkiego. Może być raspberry? Dzisiaj sobie robię wyjątek i zadowolę się raspberry. Węglowodany, troszeczkę cukru, zawsze idę w batonik proteinowy. Jeden z lepszych, jakie mamy tutaj w Holandii, moi drodzy. To jest to, to są czyste węglowodany, jest super pyszny. Dobre staty, dobre makro, generalnie jest większy wybór, ale ja zawsze idę w ten. Weźmiemy sobie po jednym. Ile to jest 7? Po prostu spontanicznie, no nie mamy za dużo czasu, dlatego generalnie zawsze godzinę przed treningiem fajnie zjeść dobry posiłek. Bogaty w makroskładniki, czyli jakaś owsianeczka, jakieś pancakesy. By the way, zrobiłem ostatnio odcinek, więc możesz sobie tu kliknąć. Fajna receptura na naleśniczki. Na łatwiznę poszedłem, ale cały czas wartości zostają uzupełnione. Trening zostanie zrobiony. No worries for you. That Game of Thrones. Go sexy on you. I kept the script. I rolled a dice. Don't fall asleep. Cause I'm working nights. Hey, you trying to shut me out, it's getting blatant. Hey. I come and see you now, no hesitation. Yeah, I'm really, really tired of being patient. Hey, if you won't give it to me, I'ma take it. Take it. If you won't give it to me, I'ma take it. You flip it over. You playing poker with the Joker. Boy, let's keep it kosher. Yeah, mama, your son finna go supernova. Keep your focus, really. I just might spaz out in this place. Got that war paint on my face. Just been running around in this race. Feels like I've been running in place. Now I got hella bling, got hella rings. I'm ready now, sitting every team. Y'all slept on me, that's hella dreams. Don't take time, take everything. You trying to shut me out, it's getting blatant. Yeah. I come and see you now, no hesitation. Przed, nie? Dobrze wyglądał. Really, really no. Mamy trening skończony, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Marek nie założył mikrofonu. Właśnie wchodzimy z siłowni, na której nas chcieliby prosić, ale kontynuowaliśmy trening, byle żeby skończyć film. Wszystko dla was robimy, dlatego łamiemy też reguły. Nie zawsze wszystkim to się podoba, jak się kręci. Ćwiczyliśmy godzinę 15, ale tylko dlatego, żebyśmy w dwóch. Było dużo fanów, uczyłem Marka, jak robić fajne shoty.
I tyle. Teraz jedziemy zjeść do Cannibal Royale. Właśnie zadzwoniłem, nie mamy rezerwacji, aczkolwiek powiedzieli, że jak przyjdziemy, to jest mała szansa, że usiądziemy na barze. Wsiadamy na rowery i widzimy się w restauracji, moi drodzy. I udało nam się dotrzeć do Cannibal Royale. Jest godzina 19, więc to jest czas, w którym ludzie już powoli wychodzą do restauracji, także ciężko miejsca. Stanę zamówić posteku Le Modeste. Tak. Średnio wysmażoną. A... Aha, nie mogło być innej reakcji. Jest stos. Właśnie wyszliśmy z restauracji. Bardzo, bardzo polecam. Jeśli będziesz miał okazję być w Amsterdamie, musisz uderzyć. Cannibal Royale, naprawdę warto. Zatrzymaliśmy się, bo Marek chce kupić pamiątkę dla swojej mamy, dla swojej dziewczyny i dla swojej siostry. A będą to magnesy. Będą to magnesy w kształcie holenderskich domków. Cena przyzwoita, ale pamiątka. Piękna. Typowo holenderski chodak i kobieta w tradycyjnym ludowym stroju. Rowerek, wiatraczki, pola tulipanów. Myślę, że będą zadowolone, co? Na pewno. Pamiętajcie, kochani, dbajcie o swoich bliskich, dbajcie o rodzinę, bo to na końcu liczy się najbardziej, więc tym pięknym akcentem, moi drodzy, kontynuujemy drogę na Dam Square. Może w końcu dotrzemy i coś zjemy, bo ja już jestem głodny. Słuchajcie, jesteśmy na Dam Square, jednym z najbardziej busy miejsc w Amsterdamie. Miejsce spotkań wszystkich oryginalnych Amsterdamowiczów. Za mną Pałac Królewski, jeden z trzech. Po drugiej stronie pomnik na cześć zakończenia wojny. Piękny pałac Bajenkow. Teraz znajdziemy sobie Dunkin Donuts. Dobrego donata sobie zjemy. Tylko bez ściemy, nie? Bez kłamania. Dziewiąteczka. Okej, jest dobry, ale jak na tracenie kalorii spodziewałem się czegoś lepszego. No ale nic, pączek jak pączek, nie? Tam są red lights, no niestety nie możemy tam z kamerą wejść. Kamera jest surowo zabroniona na tamtych ulicach. Raz, panie sobie nie życzą, kamerowano, to wiadomo. Dwa, no szczerze mówiąc, dla mnie jest bardzo nieprzyjemnie, tak? Mnóstwo ludzi. Wieczorem, już późnym wieczorem robi się mega nieciekawie, już te twarze są takie bardzo nieprzyjazne. Jak będziesz w Amsterdamie, no warto zobaczyć, bo to jest number one atrakcja tutaj w Holandii. Zobaczyliśmy Dam Square, niestety czerwonych latarni nie mogłem wam pokazać. Jest jeszcze sporo miejsc do zwiedzenia tak naprawdę, ale brak nam czasu, nie ma czasu. Przesadziliśmy trochę z treningiem, nie obliczyliśmy tego poprawić. Wiadomo, że teraz zaczyna się nocne życie, ten Amsterdam. Zaczynam tak naprawdę żyć. Szkoda, że teraz tylko do 12 bary, ponieważ no to bardzo ogranicza tych ludzi. Ale no, nas to nie obchodzi. My mamy sportowy odcinek. Marek ma magnesy, o to chodzi. Jak wam się podobało, proszę zostawcie komentarz, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. A my widzimy się w następnym. Now I be burning these critics, cause they ain't know they was walking across while burning they bridges. Hold up. Now whoever thought I'd be rapping.